Znaki cienia. Delvin Mallory. Potrzebujesz zorientować się w okolicy? Nie chcesz władować się do domu nekromanty lub wpaść w kolejną pułapkę zastawioną przez straże miejskie? Musisz więc przeczytać tę książkę od deski do deski. Znajomość znaków cienia może stanowić różnicę pomiędzy zgarnięciem fortuny i zarobieniem kosy w brzuch. W całym Skyrim można napotkać sprytne małe znaczki. Zazwyczaj wyryte na futrynach lub fasadach budynków, choć występują wszędzie, gdzie pojawił się złodziej. W ten sposób komunikujemy się ze sobą. Dzięki temu nowi złodzieje nie kończą zaraz swojego żywota i tak dalej. Nie jest ich znowu tak wiele, więc nie interesują mnie żadne wymówki, że nie było czasu się ich nauczyć. No, ale dość tej paplaniny. Czas wcisnąć na czoło czapkę czarodzieja i zabrać się do nauki. Słowniczek znaków cienia. Gildia. To jest symbol gildii. Oznacza, że miejsce to jest bezpieczne jak zaplecze w bani. Jeśli zobaczysz ten znak cienia, w pobliżu na pewno jest ktoś z gildii. Bezpieczeństwo. Zwykle stawiamy ten znak, kiedy znajdziemy jakieś bezpieczne przejście. Na przykład korytarz bez pułapek albo dom, który ktoś już wyczyścił. Jeśli go napotkasz, idź w stronę, którą wskazuje, a nic ci się nie stanie. Niebezpieczeństwo. Jeśli zobaczysz ten znak cienia, zawróć albo weź życie w swoje ręce. Oznacza on, że we wskazanym kierunku albo za drzwiami jest coś, co zechce wypruć ci flaki. Droga ucieczki. Jeśli w wyjątkowych okolicznościach, a lepiej żeby były wyjątkowe, jeśli chcesz należeć do gildii, trafisz do więzienia, poszukaj tego cudeńka. Widok tego znaku świadczy o tym, że droga ucieczki jest tuż, tuż. Ochrona. Umieszczamy ten znak w miejscach, do których masz nie wchodzić. Inaczej mówiąc, trzymaj się z dala, bo poczujesz ciężki but na zadku. Mieszkańcy tego miejsca są pod ochroną gildii i nie wolno ich okradać ani napadać. Paser. Ten znak szybko powinien stać się twoim ulubionym. Osoba przebywająca w pobliżu tego znaku kupi twoje ciężko wypracowane fanty za godziwą cenę. Złodziejski schowek. To nieprawda, że tylko zabieramy i nigdy nic nie dajemy. Jeśli napotkasz ten znak obok skrzyni albo wydrążonej kłody, czeka cię niespodzianka. Prezent od gildii lub złodzieja w terenie. Kto powiedział, że z członkostwem w gildii nie wiążą się żadne przywileje? Fanty. W pobliżu tego znaku jest coś wartego kradzieży. Dzięki temu po włamaniu nie musisz obawiać się zawodu, że mieszkańcy lokalu nie mają złamanego septima. Pusto. Przeciwieństwo znaku cienia fanty. Omiń to miejsce. W środku nic nie ma.